Swoisty impresjonizm wprowadził Leon Wyczółkowski 1852-1936, w którego twórczości w 1883 roku, w czasie pierwszego pobytu na Ukrainie w majątku Głębockich w Łaszkach na Podolu, nastąpił przełom. Do tego okresu był Wyczółkowski wnikliwym akademikiem monachijskim, uczniem Aleksandra Wagnera oraz typowym dla krakowskiego środowiska artystycznego malarzem zafascynowanym twórczością Jana Matejki. Malował wówczas portrety, które w 1883 roku zastąpione zostały inspirowanymi twórczością paryskiego malarza Alfreda Stevensa, którego obrazy oglądał prawdopodobnie w czasie pobytu w Paryżu w 1879 roku scenami salonowo-buduarowymi, zapowiadającymi zmiany formalne w zakresie faktury malarskiej, modelunku i w sposobie wykorzystywania palety barw. Były to najczęściej sceny rozgrywające się w bogatych salonach mieszczańskich, jak to ma miejsce w obrazie z 1884 roku Ujrzałem raz, ograniczone do dwóch postaci. Ta wyróżniająca się w serii buduarowej kompozycja przedstawia młodą, roześmianą parę śpiewającą przy fortepianie, udekorowanym ogromnym bukietem kwiatów. Modny romans Kazimierza Kratzera i Jana Chęcińskiego, zatytułowany Ujrzałem raz, wejrzenie skromne. Wyczółkowski ukształtował tę intymną, ujmującą naturalnością ujęcia scenę salonową za pomocą szkicowej faktury lekko kładzionych, kontrastujących ze sobą zestawień barwnych, wyraźnie zaznaczających światło. Wyjazdy Leona Wyczółkowskiego od 1883 roku na Kresy spowodowały zmianę w jego twórczości. Ukraina, przełom dla mnie. Tam odnowiłem i zrzuciłem z siebie wpływy akademii. Na Ukrainie płaszczyzna, szalenie kolorowy kraj, gaje, pasieki, typowe kilkadziesiąt uli. Siedzi pasiecznik. Rzeka płynie, wiosną rozkoszna masa kaczeńców z wikliną, rybacy się kręcą, kwitnące drzewa, niebo jak południowe, granat, ultramaryna, a na tym kwiecie cudowne obrazy jak z bajki. Tam też rozpoczęły się trwające zaledwie 6 lat bliskie impresjonizmowi poszukiwania twórcze, które zaowocowały takimi znaczącymi dziełami jak seria Rybacy, Kopanie buraków, Orka na Ukrainie. Obrazów tych Wyczółkowski nigdy nie łączył z malarstwem francuskim, choć w czasie pobytu w Paryżu w 1889 roku zwiedził wielką wystawę Claude'a Monet. Plener mój pochodzi ze wsi, Ukrainy, nie z Paryża. Był to czysto osobisty plener, dla którego charakterystyczny był wybór pory dnia – zachodu lub wschodu słońca, które narzucały odmienną kolorystykę, zdominowaną przez zaznaczające oświetlenie słońce, żółcie, róże, oranże oraz określające cienie, błękity i fiolety. Wyczółkowski wprowadził luministyczne efekty i alokalny koloryt. Słońce, tłumaczył artysta, wysysa barwy lokalne, które giną, a w ich miejsce powstają barwy narzucone promieniami słonecznymi. W serii Rybaków wyróżniającym się obrazem są Rybacy brodzący z 1891 roku. Kompozycja malowana swobodnie powstała w oparciu o bezpośrednią obserwację rozgrywającej się w plenerze sceny. Jest to opowieść o tonącym w słońcu pejzażu i o dwóch brodzących w wodzie rybakach z sakami. Bogata faktura malarska nałożona z rozmachem, lekko, szerokimi pociągnięciami pędzla oraz zestawienie tonów ciepłych i zimnych o wyraźnej dominancie żółci pozwoliły na ukazanie kontrastu światła i cienia. Obraz wręcz płonie światłem słonecznym. Kolejne analizy światła przeprowadził Wyczółkowski w cyklu Kopanie buraków, do którego wracał wielokrotnie na przestrzeni lat 1892-1911.
Były to obrazy ilustrujące szeroki, tonący w słońcu pejzaż kresowy. Rozległe pola, na których odbywa się zbiór buraków. Pochodząca z 1903 roku wersja kopania buraków jest zbliżona pod względem kompozycyjnym do wcześniejszych scen o tej samej tematyce. Różni się natomiast gamą kolorystyczną, redukującą intensywną żółć oraz drganie rozżarzonego powietrza, znane z kopania buraków z 1893 roku. Słońce jakby zachodzi, jest zgaszone, mniej świetliste. W 1896 roku nastąpił w twórczości Leona Wyczółkowskiego kolejny przełom. Był to zwrot ku tematyce symbolicznej. Kilka lat wcześniej, w 1892 roku, powstał obraz Skamieniały druid, nawiązujący do legendy o śpiących rycerzach. Następnie, sięgając do romantycznej historiozofii i inspiracji twórczością Jana Matejki, zwłaszcza obrazem z 1869 roku Otwarcie grobu Kazimierza Wielkiego, zwrócił się Wyczółkowski ku domniemanej przeszłości Polski, tworząc cykl kompozycji wawelskich. W cyklu tym, obok krucyfiksu wawelskiego, velum królowej Jadwigi, relikwiarza świętego Stanisława, pucharu i tacy Karola Chodkiewicza, kielicha biskupa Maciejowskiego, olejnych i płaskorzeźbionych sarkofagów powstał także sarkofag królowej Jadwigi z 1898 roku. Na obrazie oczom widza ukazuje się zapomniany w tajemnych zamkowych podziemiach omszały, niemal osnuty pajęczyną kamienny nagrobek królowej, oświetlony światłem padającym przez kolorowe witraże. Jest w głębiach moich czarne, posępne podziemie, krypta pełna śmiertelnej, ogłuchłej powagi. Kędy w zakrzepłej ciszy, co snem mroków drzemie, ciągną się marmurowe, ciężkie sarkofagi. Leopold Staff, Sarkofagi. Po 1898 roku głównym tematem zainteresowań Wyczółkowskiego stały się Tatry. Zwłaszcza niedostępne skały, żleby i piargi, przepaście i stawy odbijające w swej tafli zawieszone nad nimi góry. W potężnych skałach odczytywano sylwetki legendarnych postaci, skamieniałych rycerzy symbolizujących poprzedni swój zastygły sen i skamienienie, niemoc i odrętwienie narodu, które równocześnie zapowiadały eksplozję ukrytych w naturze sił witalnych. Powstały wówczas olejne przedstawienia Giewontu, Morskiego Oka i widoku na Murań. Kilka lat później, kiedy Wyczółkowski pracował niemal wyłącznie w technice pastelu, powstały cykl Legendy Tatrzańskie złożone z 28 pasteli oraz przedstawienia Morskiego Oka i Czarnego Stawu. Jednym z najpiękniejszych jest pastel U wrót Chałubińskiego z 1905 roku, ukazujący widok rozciągający się od wrót Chałubińskiego ku stawowi Staszica i tonącemu w gęstych, szarych chmurach Morskiemu Oku. Te rysowane o różnych porach dnia, roku, przy różnych oświetleniu i w różnych warunkach atmosferycznych kompozycje, będące realnym obrazem rzeczywistości, otrzymały jednak formę wyraźnie zapowiadającą ewolucję malarstwa w kierunku abstrakcji. Wyczółkowski opisał swoje refleksje w czasie malowania tych pejzaży. Morskie oko z czarnego stawu i na czarnym tle jak posolone. W śniegu na wieczór trzecie morskie oko, małe, staw kryształowy, efekt ciężki, piargi jasne i odbicie ich w wodzie. Czarny staw w różnych sześciu oświetleniach. Od 6 rano do późnego wieczora. Ranek, pierwsze promienie padają na taflę wody, płomyki się odbijają i skaczą po wodzie. Potem godzina 9, 11, 3 godzina. Po obiedzie się ściemnia, takie mgły, że zdawało się, że nigdy słońca nie będzie. Jednym tchem
jednym dniem. Leona Wyczółkowskiego interesowała również tematyka kameralna, zwłaszcza martwe natury, złożone najczęściej z kwietnych bukietów w szklanych, porcelanowych lub kryształowych wazonach astrów, goździków, kameli, storczyków, anemonów. Wielokrotnie malował w latach 1905-1908, następnie 1909 i 1910 poszczególne ulubione białe róże. Motyw ten stanowił dla malarza jeszcze jedną okazję do analizy zarówno problemów kolorystycznych, jak i podejmowania eksperymentów w zestawieniu kolorów bieli, czerni, brązu oraz rejestrowania ślizgającego się po kwiatach światła. W 1911 roku Leon Wyczółkowski po 14 latach pracy zrezygnował z profesury w krakowskiej akademii. Zwolnienie od obowiązków dydaktycznych pozwoliło mu na jeszcze jedną podróż na Ukrainę w 1911 roku, wizytę w Holandii, gdzie zachwycał się Vermeerem, oraz Anglii i Szkocji 1913. Porzucił całkowicie malarstwo na rzecz techniki akwarelowej, w której osiągnął interesujące efekty, malując martwe natury, jak na przykład Martwa natura z samowarem z 1911 roku. Budowane formą w oparciu o system barwnych refleksów z pominięciem dotychczas stosowanej linii i płaskiej plamy barwnej. W tym samym czasie stosował technikę pastelu oraz uprawiał grafikę, która przez następnych 25 lat była główną domeną jego sztuki. Uważany za malarza z instynktu, pierwsze próby graficzne podjął jeszcze w 1901 roku, by z czasem po 1911 roku poznać wszystkie techniki graficzne i ich specyfikę. Stosował fluorofortę, akwatintę, litografię, akwafortę, algrafię, miękki werniks, powtarzając te same, co w malarstwie olejnym i w pastelu, motywy, wdrażając z prawdziwą maestrią język malarski do technik graficznych. A teraz, drodzy Państwo, przyszedł już czas na przedstawienie Państwu doskonałej kolekcji obrazów Leona Wyczółkowskiego, którą starannie dla Państwa przygotowałem.
obejrzeniu tych wspaniałych dzieł sztuki przyszły mi do głowy słowa Maksymiliana Gierymskiego, który napisał pewnego dnia do Chmielowskiego. Cytuję. Żeby przynajmniej coś wartościowego zrobić, żeby choć trochę samego siebie przeżyć. Drodzy Państwo, jak myślę, z pewnością Leon Wyczółkowski zrobił dla polskiej sztuki coś wartościowego, jak również wiele w niej z siebie przeżył. Materiał źródłowy częściowo został zaczerpnięty z książki Historia malarstwa polskiego. Autorzy: Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Franciszek Stolot. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Z polską sztuką i kulturą na ty.